Najważniejszy element pielęgnacji to jest prewencja. To takie dość trudne słowo, ale de facto w tym leży cały klucz. Dlatego, że bardzo często spotykamy się z takimi opiniami na różnych badaniach, w różnych wywiadach, szczególnie wśród pań młodych, na przykład takich w okolicach 25 roku życia, że one boją się trochę kremów przeciwzmarszczkowych, bo uważają, że są dla nich za mocne, że jeśli w tej chwili zaczną używać produktów przeciwzmarszczkowych, to mając lat 40, te produkty już nie będą dla nich dobre. No to jest nie do końca prawda, a nawet powiedziałabym, że to jest zupełnie nieprawda. Natomiast z pewnymi przekonaniami ciężko walczyć. I stąd myślę, że pojawia się nowa kategoria w ogóle w kosmetyce, która właśnie jest nastawiona na taką ochronę, na oczywiście codzienną pielęgnację, nawilżanie, ale robi coś znacznie więcej i to coś znacznie więcej to są właśnie składniki aktywne, które tą codzienną pielęgnację wspomagają. Dlatego bardzo ważne jest to, jaki krem wybieramy, do jakiego typu skóry i przede wszystkim co w tym kremie jest i na to należy przy wyborze kosmetyku zwrócić szczególną uwagę. Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie skóry, czyli prawidłowo wykonany demakijaż. Demakijaż nie powinien być wykonywany ani środkiem zbyt mocnym, natomiast ważne jest, żeby on był zrobiony bardzo dokładnie, po to, żeby usunąć i resztki kosmetyków i wszystkie wydzieliny naszej skóry, które w ciągu dnia są produkowane. Źle wykonany demakijaż utrudnia penetrację kosmetyków, które nakładamy później, no i niestety często jest też przyczyną jakichś wyprysków, stanów zapalnych, które są na skórze, więc w pierwszej kolejności demakijaż to jest bardzo ważne, prawidłowo wykonany. Jeśli chodzi o aplikację kosmetyków, to jest bardzo ważne, żeby stosować w ciągu dnia kremy z filtrami UV, ponieważ skóra najbardziej się starzeje pod wpływem czynników zewnętrznych, środowiskowych, więc to jest bardzo ważne, żeby ją chronić. I kosmetyk powinien być też dostosowany do pory roku, jeżeli stosujemy kremy z retinolem, z kwasami. Bardzo ostrożnie róbmy to w okresie letnim, najlepiej wcale przeczekajmy, kiedy już będzie inne promieniowanie słoneczne i wtedy pamiętajmy o tej ochronie przed UV. Zadajemy pytanie nawet podczas pracy w gabinecie kosmetologicznym, jaki produkt stosuje klientka do demakijażu, często niestety, ale się słyszy odpowiedź, że toniku. Tonik tak naprawdę, on ma za zadanie przywrócić skórze tylko prawidłowe pH. Jego rolą nie jest usunięcie żadnych zanieczyszczeń, które są na skórze, czyli po dokładnym demakijażu dobrze jest skórę stonizować po to, żeby przywrócić skórze prawidłowe pH i żeby już móc później aplikować kosmetyki.